Dzieje się bardzo dobrze, bo rzeczywiście serial jest, oddaje i ducha książki, i atmosferę, i te lżejsze, i cięższe momenty są świetnie nakreślone. No i przede wszystkim obsada. Obsada genialna. Mam poczucie, że tutaj wielką pracę wykonali właśnie scenarzyści i wszyscy ci, cała ekipa, która przygotowywała ten serial, bo oni, mam takie poczucie, odtworzyli jednak ducha książki bardzo, bardzo dobrze i myśmy mogli się oddać po prostu pracy na podstawie scenariusza, który był dobrze z książki zaadoptowany. W związku z tym należało tylko po prostu brać te historie i tworzyć swoje. Jaką partnerką dla ciebie aktora jest Magda Cielecka, a jaką patronką Chyłka dla Zordona? Na pewno Magda jest inną partnerką dla mnie niż Chyłka patronką dla Zordona. Bo Chyłka Zordona trzyma bardzo krótko, a z Magdą współpracowało nam się naprawdę dobrze. Złapaliśmy wspólny język już właściwie od pierwszego dnia zdjęciowego, a nawet wcześniej na próbach. Więc bardzo się z tego cieszę, bo jak jest fajna atmosfera i się z kimś dobrze rozumiesz, to wtedy przyjemnie się pracuje. Mamy bardzo fajną relację, taką koleżeńską. Ja zresztą Filipa, zanim zaczęliśmy tutaj pracować wspólnie, widziałam w jego rolach wcześniejszych filmowych. Wiedziałam, że jest to aktor świadomy, interesujący, zdolny, ambitny. I przede wszystkim miałam też takie przeczucie, czy poczucie, że bardzo do roli Zordona pasuje. I już na zdjęciach próbnych, które mieliśmy 13 w piątek, pamiętam to, coś kliknęło, coś się zadzierżgnęło, co potem tylko oczywiście w trakcie zdjęć się rozwijało i bardzo nam się dobrze pracowało i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zachęciłaby pani widzów do oglądania Chyłki? Ja wiem, że nie trzeba zachęcać, ale... No cóż, jeżeli widzowie szukają jakości, które mogą spotkać na platformach, jeżeli zachęciły ich inne seriale, między innymi Belfer, który też reżyserował Łukasz Palkowski, jeżeli kochają piękne zdjęcia, dobre aktorstwo, świetny scenariusz, jeżeli kochają być może serię Chyłka Remigiusza Mroza, jest wiele powodów, naprawdę ogromnie dużo, żeby na ten serial czekać, a potem go oglądać. Skuście się na jeden odcinek i zobaczymy. Wydaje mi się, że 26 już wszyscy są nasyceni siedzeniem przy stole i wszyscy lubią się zrelaksować przed telewizorem. Znam to z Autopsji, więc ja na pewno włączę, dlatego że przed chwilą zobaczyłam dwa odcinki i z przyjemnością zobaczę trzeci, bo lecą od razu trzy.